Witam. Dzisiaj zapraszam na aktualizację z uprawy truskawek. To są truskawki posadzone w tym roku wiosną. Wyglądają tak. Wypuszczają rozłogi już. I gdzieniegdzie możemy spotkać pojedyncze owoce. Dość małe jeszcze i często zjadane przez ślimaki. Ale jest to taki niewielki plon w tym pierwszym roku po posadzeniu. Tak jak już wspominałem w poprzednich filmach, te truskawki tutaj posadziłem jako matecznik i będę z nich, z tych młodych truskawek, które się wytworzą na rozłogach, będę z tych młodych roślin zakładał większą uprawę. Tutaj mam od dołu 4 rzędy odmiany Dukat. Tutaj jeden rządek odmiany truskawki poziomkowa i jeden rządek odmiany Kama. I tak to wygląda. Truskawki są odchwaszczone. Na razie rosną bez żadnej ściółki, agrotkaniny czy agrowłókniny, dlatego żeby się mogły ukorzeniać. Ale w przyszłości, kiedy będę już zakładał docelową uprawę, pewnie gdzieś to będzie lipiec, to będę już sadził na tkaninie, dlatego żeby nie trzeba było zwalczać chwastów. Według mnie taka uprawa jest lepsza, szczególnie jeśli nie macie za dużo czasu na zwalczanie chwastów, to warto ściółkować. A jeśli ktoś ma mało miejsca w ogrodzie, a chciałby mieć truskawki, to polecam posadzić je w beczce. Teraz w górnej części ekranu będzie link do filmiku, w którym kolega pokazuje właśnie taką uprawę truskawek w beczce. Ja na szczęście mam sporo pola, więc będą rosły w uprawie tradycyjnej w gruncie. Jeszcze gdzieniegdzie widać owoce, które dojrzeją. I jest to taki symboliczny plon z pierwszego roku. O, a tutaj zobaczcie, pomidory sobie wyrosły. Do zobaczenia w kolejnym filmie.